proste. To bez znaczenia. Muszę dogonić Sovellę i się z nią pogodzić. No! O! Mój pterodaktyl! Na moje kocie wąsiska! O nie! Kontroler! Ha! Teraz mogę odzyskać mojego pterodaktyla i przy okazji złapać pewnego latającego koteczka! I pomożemy! Sovello! Sovello! Pomocy! Kotboy, co tu robisz? Utknąłem! Wziąłem pterodaktyla, żeby cię dogonić i spytać, czy jeszcze mnie lubisz. Ale Romeo znów ma nad nim kontrolę. Oczywiście, że cię wciąż lubię. Oj, to wszystko moja wina. Trzeba było pogodzić się od razu. Fuj, kogo to interesuje? Na nich, roboty! Czas być bohaterem i pozwolić wam pomóc. Super wodoprędkość! Ale jeszcze fajniej będzie, jeśli pomożecie mi jako superbohaterowie. A Maja to teraz... Sovella. Greg to teraz... Gexon! Czyli Pizza Mercy. Musimy dotrzeć do superkomputera Romea. Jeśli go zatrzymamy, będzie po robotach. Zróbmy to! A? Pomóż reszcie robotów, Robokocie! Nie! Jak poznam prawdziwego Gexona i Sovellę? To ja jestem Sovella. To ja jestem Gexon. Nie, bo ja... Nie, ja! Co powiesz na to, koteczku? Nie możesz ich odróżnić. Może te roboty mają supermoce, ale to nie są moi przyjaciele. Sovella, Gexon, łapcie! Tak, kopiąca taczka! A teraz świstobruk! Ha? Widzisz, Romeo? Potrafię ich odróżnić. Gotowi na coś specjalnego? Ha! Zatrzymaj ich! Cokolwiek zrobią, zatrzymaj! Kryjówki. I już nikt nigdy nie odbierze mi księżycowej figurki, ponieważ jest moja! 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 Ha! Wcale się nią nie nacieszysz. Słuchaj, Luno, wygrałaś. Figurka jest twoja. Idziemy. Wiedziałam, że w końcu się opamiętacie. Co z Gexonem? Uwolnimy go i odzyskamy też moją figurkę. Musisz zbiec schodami pożarowymi, a potem wrócić na górę klatką schodową i wyjść tymi drzwiami. Oby to zadziałało! Leć, Kotboy, teraz! To już koniec, Luno! Wiecie co? Chyba zieloniastego i koteczka też umieszczę w mojej kryjówce. Będą ślicznymi figurkami. Co teraz? Sovello bez kolegów. Może ty też chcesz zostać u mnie jakimś meblem? Czas być bohaterem, chyba. Okej, teraz naprawdę ci ją daję. Księżycowa figurka jest twoja. Tylko wypuść Gexona i Kotboya. Naprawdę mi ją podarujesz? Tak na zawsze? Tak. Masz ją na zawsze. A teraz puścisz moich przyjaciół?
Nie? Ale... Co? Zapomniałaś, że jestem zła? A teraz uzupełnię moją kolekcję pijamerso-figurek! Sovello! Super Savi Wiatr! Stój, szalony kocie! Czas na wizytę! Przestań, rozbijasz się! Chyba, że to kolejny trik. Oczywiście! Sovello! Spokojnie, nic mi nie jest. Ha! Głos tylko jednego pijamersa już mi się znudził. Czas zdobyć je wszystkie. O nie, tracę mój głos. Chcę mieć wszystkie głosy. Czy to znaczy, że geniusz Romeo ma głosy nas wszystkich? To dlatego, że jest wspaniały. Ale my nie. Bez naszych głosów nigdy nie wymyślimy razem planu, jak będzie można go pokonać. A wszystko przez to, że Gexon nie odzyskał głosu, kiedy miał okazję. R-O-M-E-O! Romeo! O, słucham, Gexon? Oj, wydaje ci się, że możesz zostać bohaterem. Nie sądzę, ty zieloniasty gadzie! Wyobraźcie sobie, co będę mógł zrobić dzięki tym głosom. I cała wina spadnie na pijamersów. Oj, to nawet bardziej genialne niż sądziłem. He? Czemu się zatrzymuje? Może coś się dzieje z silnikiem? Kwiatki? Nie mamy żadnych. To nie problem. Super kot prędkość. Nie ważcie się wytykać mnie palcem. Miałyście robić to, co wam każę. Jak? Łapcie ich. Dobra, pijamersi. Przyszedł czas zabrać motyle do domu. Delikatnie. Cześć, motylki. Chcecie lecieć razem ze mną? Polećmy tędy. Patrzcie na moje kolory, motylki. Chodźcie, chętnie wam pokażę. Co? To właśnie lubicie? Tak, Milusio? Dokładnie tak, Luno. I ja też zamierzam tak robić. Bardzo was przepraszam za wcześniej, motylki, ale przyniosłem wam tyle kwiatów, ile znalazłem. Macie, lećcie proszę z nami. Świetnie! Wspaniale, motylki. Dziękuję. Co? Mój Luno Magnes się zaciął? Stop! Motyle! Nie lećcie z nimi! Ćmy? Gdzie jesteście, ćmy? Na co wy czekacie, ćmajdy? Łapcie ich! Rozkazałam wam! Bezużyteczne robale! O! Hej, ćmy! Też z nami lecicie? Bardzo byśmy chcieli! Tak! Obiecuję, że będę dla was miły! Nie! 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 Teraz już nikt mi nie będzie pomagał! To takie niesprawiedliwe! Hej! Normalnie prawie zrobiło mi się jej żal! Gramy? Gramy! Niech najlepszy superbohater wygra! Patrzcie, jak ja wspaniale latam! Ładnie, ale spójrzcie teraz na mój super gecko chwyt! To nic w porównaniu do mojego super kota skoku! Już czas wypuścić kota z worka. Superko to prędkość! Super Gecko siła! Hej!
sprawiedliwe! Super koto skok! I tak się właśnie wygrywa. Moje super triki na pewno były najlepsze. W życiu! Ja byłem o niebo lepszy! To ja wygrałem! Tak się składa, że to ja byłam najlepsza. Wygrałam! Znowu! Nikt nie może się ze mną równać. Sovella zwycięża! Ha? Gekson? Codboy? Codboy! Puszczaj nas! O nie! Luna ich złapała! Gdybym nie próbowała z nimi rywalizować, bylibyśmy tu razem. Hej! Czas być bohaterem! Drużyna A zwycięża! Tak, Picze Pluski? Popatrzcie sobie, jak szybko moje ćmy przynoszą mi łup! Posłuchaj, Luno, twoje ćmy są dobre, ale z pewnością nie są na tyle silne, żeby przynieść największą z zabawek, wielkiego T-Rexa! Co? Banał! Po prostu będą współpracować i go przyniosą. Ha? Pomagasz mi? Dzięki, mały ninjaludku. Trzeba było ci pomóc, kiedy prosiłeś. Ha! Zawsze trzeba pomagać, gdy ktoś ma problem. Wybacz. Czas być bohaterem! A teraz, jeśli mam was stąd wypuścić, mówcie, jak dostać się do waszej siedziby. Co? Nigdy! He? Co? Uwolniłeś się? Tak, nocny ninjo, i nigdy nie przejmiesz naszej siedziby. Nigdy broni jej Codboy. Znaczy, że to ty wypuściłeś tego kiciusia na wolność, prawda? Super koto skok! Berek! Oj, głupiutki ninjaludki! Sam powstrzymam te pizza śledzie! Przyklejacz! 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 Uważajcie! Przestań mu w końcu pomagać, ty mały ninjaludku! Superko, to prędkość! Mam cię! To niesprawiedliwe! Wy, Pizza Mercy, zawsze musicie mi wszystko zepsuć! Codboy, a co ty robisz? Pomagam. Bohater zawsze pomaga. Nawet ninja. Oj, chyba możesz mieć rację, mały ninjaludku. Powinienem podziękować. Ruchy ninjaludzki. To chyba pożegnanie. Widzę Lunę! Hej, Codboy, użyj szponu Sovellotu, żeby złapać mikrofon. Szpon? Jak tam. Mam? Użyj tego! Obejrzy Jaydena Houstona. Nie słuchaj jej. Ona w ogóle nie powinna zabierać tego mikrofonu. Tak, ale nie powinnaś mi pozwolić latać Sovellotem. I nie powinienem brać niczego, co mi dawaliście. Przykro mi, że zaczęliście rywalizować o bilet. Zmuszaliśmy cię, żebyś wybrał między nami. Wybacz, Sovello. A ty mnie. Nie chcę iść, jeśli nie możesz. Wszystko dobrze. Najważniejsze jest to, żeby odzyskać ten złoty mikrofon. Czas być bohaterem! Nawet jeśli jest zepsuty, to mikrofon wcale nie jest twój, Luno! Oddawaj go! Nawet jeśli się zepsuł, to wciąż jest złoty i błyszczy! Jest mój! 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 Sovello, kiedy my zajmiemy się ćmami, ty odbierz Lunie złoty mikrofon! Popatrzcie tu, ćmy! Na pewno mnie nie złapiecie! Super Gecko kamuflaż! Moja kolej! Super Goto prędkość! Super
dasz radę, tak? Trzeba było spróbować. Tak! Śmi! Puszczajcie mnie wy, Pidge Kluski! Koniec tego dobrego, Luno. Tak! Mamy twoją Luno deskę, więc nie ukradniesz już więcej prezentów. Oj! To niesprawiedliwe! Nigdy nie mam prawdziwych świąt! Jestem zupełnie sama! Co? Czyli Boże Narodzenie spędzasz samotnie? Ale to naprawdę smutne. Hej, może spędzisz resztę Wigilii razem z nami? Z wami? Tak! W końcu musimy oddać te prezenty i przystroić choinkę. Pomóż nam! I razem spędzimy gwiazdkę. Co ty na to? Okej. Chyba... To wskakuj! Uratujemy Boże Narodzenie! Ostatni prezent! Wspaniale! A tobie coraz lepiej idzie latanie na lunodesce, Gekson. Dzięki! Kiedy już załapałem co i jak, jest super! Naprawdę nam pomogłaś, Luna, więc oddajemy ci twoją deskę i magnes. Okej. W takim razie pewnie już sobie pójdziecie, więc dla mnie to już jest koniec świąt. Czekaj! Jeszcze nie idziemy! Mamy coś do zrobienia! Na pędzące lodowe pipiórka! Dwie małe Pidge Kluski na drodze sobie leżą. Dwie małe Pidge Kluski nic więcej nie powiedzą. Gekson, mam już plan. Czekaj, ja mam lepszy plan. Na żarłoczne żaby. Wygralibyśmy, gdybym wcześniej zawalczył o mój plan i użył moich własnych supermocy. Czas być bohaterem. Super Gekko chwyt. Wykonajmy mój plan. Wy możecie mi w tym pomóc, rozbijając jak najwięcej lodu na torze Romea. Gotowi na lodowy bilard? Hej, plan Gekksona może zadziałać. Chodźmy, rozbijmy nieco lodu. Te Pidge Kluski właśnie rozbijają mój piękny lodowy tor. Przez was mogę jechać tylko prosto! A teraz Romeo zobaczy, jak należy poruszać się na lodzie. Super Gekko chwyt! Ha! Cześć, Romeo! Dzięki Super Gekko chwytowi jestem lepszy na lodzie od ciebie. Życiu! Mój nowy wynalazek jest genialny! Tak! Więc nie ma mowy, żeby któreś z was, wy nieznośne Pidge śledzie, mnie pokonało! Zobaczymy! Dalej, Gekson! Nie dogonisz mnie! Super Gekko siła! Romeo! Pomóż nam, Codboy! Duszę się pomocy! Nie! Koniec przerwy! Czas ruszyć w nowe miejsce! Nie mogę biec za nocnym ninją i ratować Sovellę i Gekksona! Wykiwał mnie! Sovella miała rację. Złość tu nie pomaga. Szczególnie złość na własnych przyjaciół. Czas być bohaterem. I to na spokojnie jak Mistrz Fang. Ups, nie tędy. Na tańczące tarczki! Wow! Pomóż nam w końcu! Prosimy, Codboy! Dalej, Codboy! No dobrze. Czas przyspieszyć. Super Kodoprędkość!
rozwija się i wykonuje plan ratowania swoich przyjaciół. Uważaj! Już w porządku. Kotboy wrócił. Jest spokojny i opanowany, tak jak mistrz Fang. Super koto prędkość! Ostatni przystanek dla pasażerów. To była super jazda! Dzięki za ratunek! Bardzo proszę i przepraszam, że się na was wcześniej złościłem. To było bardzo niegrzeczne. W porządku! Wrócił prawdziwy kotboy! Dziękuję i wpadłem na pomysł. Może jeśli nocny ninja i jego ninja ludki się zezłoszczą, to też się pomylą. Dalej, pizza Mercy! Złapałam! Co? Nie! To mój tort! Hej, nie zaczął nas gonić. Chyba wie, kiedy odpuścić. Ryzykowałeś tortem Gexona. Ale go mamy i te wspaniałe balony mistrza Fanga. Nie słuchasz mnie. Ja lubię moje jaszczurki. Tak ci się tylko wydaje. Zobaczysz, jak fajnie będą wyglądać. To wspaniały tort mistrza Fanga. Chciałem mieć ten tort jaszczurkę, ale zostałem z tym brzydkim czymś. No chyba, że chcesz się zamienić. Nigdy! Hej! No jasne! Nie, tort mistrza Fanga! Tak, ten tort jest ekstra! Naprawdę ekstra! Szczególnie, gdy naciśniesz tutaj. A? Co się tu dzieje? Oj, bo to nie jest zwyczajny tort. To klejący tort przyklejaczowo unieruchamiający! Klejący tort przyklejaczowo unieruchamiający? Tak! Kiedy wszystkie lampki zapalą się na niebiesko, to bita śmietana będzie wszędzie. I gdy ktoś spróbuje ją wyczyścić, to zostanie przyklejaczowo unieruchomiony. Nauczycie się, że nie psuje mi się przyjęć. Jeśli wszyscy utkną, to nikt nie przyjdzie na przyjęcie urodzinowe Gexona. Wybacz, Gexon, to wszystko moja wina. Być może popełniłem błąd, ale teraz mam pomysł. Czas być bohaterem. Yeah! Czas zdmuchnąć moją świeczkę. Co to ma być za hałas? Pamiętajcie, pierwszy w środku wygrywa. Wygrałem! Co te pidżakluski kombinują? Chwila, czy to jest jakaś kolejna gra? Dalej, jeszcze jedna rundka. Zostawcie go! Jest mój! Musimy położyć Camerona do łóżka. Już wiem! Wykorzystajmy jego nos. Cameron zawsze podąża za pysznym zapachem, pamiętacie? Ciasteczka! Super go to prędkość! Ciasteczka! Mam cię! Teraz będziesz moją marionetką. Nie! On jest mój! Cameron? Nie! Ten ninja bus wygląda naprawdę super. A co jeśli nie dam rady? Uratujemy cię, Gexon! Już dobrze, Gexon, jestem! O! Ha! Na kocie kłębki utknąłem! Pomocy! Gexon, musisz nam pomóc!
Na żarłoczne żaby! Jestem wam potrzebny? Tak robią przyjaciele! Przyjaciele sobie pomagają. I to właśnie dla mnie robicie. Tak! Dlatego teraz ja zrobię dla was to samo. Czas być bohaterem! Busa, to załatwię sobie jeden z pijamersowych pojazdów. I będzie ninjo czarny i ninjo niebieski. Cowboy Sovella, podróżcie mi! Już lecę, Gexon! Na, 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 na. Aha, w końcu wolna! Hej, nocny ninjo! Troje współpracujących pijamersów pokona ciebie i ninja ludki. Pijamersi, już! Super, go to prędko! Musimy tylko działać razem! Czas być bohaterem! Te wygibasy są okej, ale nie tak śmieszne bez maleńkiego kotboja. Hej! Może powinienem zmniejszyć was, ninja ludki? Przestań! Nie wiesz nawet, które guziczki przyciskać! A ty nie możesz trzymać zmniejszacza węża! Właśnie, że mogę! Nie! Właśnie, że tak! Wasz czas już się skończył! Oddajcie ten zmniejszacz, złoczyńcy! Zmniejsz tę przemądrzałą marudę! A wy łapcie jaszczurkę, ninja ludki! Teraz was mniejsze, pijamersi! Stawi wzrok! Co ty wyprawiasz? Coś mnie łaskocze! Juhu! Jestem duży! Super Gecko Siła! Tak! Ninja ludki, łapcie zmniejszać! Sovella, przejmij kontrolę! Wszystko będzie dobrze, Sovello. Złapaliśmy cię! Cowboy, Gexon? Przepraszam, chciałam pokazać wam, że umiem grać w nogę. Ale przecież my o tym wiemy, Sovello. I byłabyś jeszcze lepsza, gdybyś podawała. Masz rację, to gra drużynowa, a my jesteśmy drużyną. Czas być bohaterem, o! Musimy jakoś wydostać Sovellę z tej piłki. Trzeba ją przebić. Może jakimś naprawdę dużym spiczastym czymś. Może masz ten, który stoi przed muzeum? Gexon, poturlaj piłkę. Cowboy, idź przodem i nim kieruj. Gdzie są te nieznośne pidża śledzie? Tędy, trochę w lewo. Uważaj! Na lampę. Wracaj do mnie! Nie! Hej, dlaczego zwolniliśmy? To Luna i jej... Luno Magnes jest zbyt silny! Już wiem, musimy współpracować! Gexon, użyj Gecko Siły! Cowboy, użyj Kota Prędkości! A ja użyję Super Sowiego Wiatru! Pijamersi! Bezużyteczny grab! O,
lewo piłkę! Super Gecko siła! Lepiej poturlajmy ją najszybciej jak się da! Jasne! Co wy wyprawiacie?